O, działa. Chciałam Was, moi kochani, mocno powitać. Jesteśmy znowu w trasie. Z tym, że tym razem Olsztyn. Zamknę auto i idziemy zrobić parę zdjęć. Tak na szybkiego. I tutaj jest pichlerz, gdzie można zanocować. Wszędzie są noclegi wokół, a my idziemy na szybkiego, na piękny widok. Na Olsztyn właśnie. Jakby ktoś pytał. Voilà. Pięknie. Ale duszno się zrobiło, no. Nie? No ja. O! I rowerkami jeżdżą, proszę bardzo. Mogłabym się zabrać. Nie no, muszę sobie ten hak zrobić koniecznie. Już? No chociaż zdjęcia porobić. No, zdjęcie porobione. Możemy jechać dalej w trasę. Dorota, ten. Nie, od razu robię też pozy. To od razu tyłek, dziubek, ramię. Jak paragraf. Ja to nie jestem taka giątka. Giątka, nie? Pichlerz jest piękny. Sami zobaczcie. Halo, halo? Dobra. Mamy coś. Doły, piwnice, góry, sypialnie, knajpka. O, kamiory. O, nice. Zaraz będzie zdjęcie. No to i to będzie ładniejsze niż z tymi znakami. Parking, lecimy do domu. Docieramy do celu, 7 km, ale zobaczcie, przez jakie terenowce, no, takie leśno-pachurzaste, że naprawdę tutaj jakaś ucinka była, naprawdę super, jest ładne widoki, bunkrów nie ma, ale też jest zaje fajnie. No. Jesteśmy, biura krakowsko-częstochowska jesteśmy.